Cześć wszystkim! Pod względem technologii i premier, Maj jest naprawdę intensywny. Przyznaję, łatwo się w tym wszystkim pogubić i mam nadzieję, że trochę wam to ułatwię tym materiałem. Ja jestem Rafał Sztygowski i dzisiaj przeprowadzę Was przez ostatnie nowości, które mogliście po prostu przegapić. Gotowi. Zacznijmy od konferencji Google i tematu AI. Wiem, że. Wszyscy powoli mamy tego już dość, tego słowa i tych implementacji, ale warto śledzić nowości, bo dzieje się naprawdę sporo. A w tym wypadku myślę, że narzędzia, które Google pokazało, mogą się mega przydać właśnie nam, filmowcom. Po pierwsze, no, zobaczyliśmy, co potrafi Weo3 i jest naprawdę imponujący. Gdzie bubble bath? Gdybyście nie wiedzieli, co to jest, to model AI typu text to video, czyli generuje filmy na podstawie wpisanego tekstu. A teraz VO3, usiądźcie, podnosi poprzeczkę o kilka poziomów, bo potrafi wygenerować również dźwięk. I to nie byle jaki, bo całe dialogi, efekty dźwiękowe czy muzykę. A najlepsze, że wszystko będzie sam zsynchronizował bezbłędnie. No, przyznam szczerze, że wygląda to bardzo, ale to bardzo dobrze. Następnie Google pokazało, Google Flow to absolutnie, no myślę, fascynujący interfejs i w dodatku platforma do tworzenia oraz edytowania filmów wideo, która w zasadzie integruje najnowsze i najbardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji od Google, takie jak wspomniany wo 3 czy też Imagine 4 i Gemini. Flow nie tylko generuje pojedyncze klipy, ale ma na celu usprawnienie całego procesu twórczego od początkowego pomysłu, aż po gotową scenę, czy w zasadzie nawet całą historię. Jesteśmy w stanie przedłużać klipy, które zostały już stworzone. I powiem Wam, że tak z mojego punktu widzenia to już jest coś, co robi taki prawdziwy efekt wow. I w dodatku ja osobiście myślałem, że na takie efekty i takie narzędzia jeszcze chwilę poczekamy. A wygląda na to, że ta przyszłość stworzeniem wideo z AI jest bliżej niż nam się mogłoby wydawać. No dobra, ale ile to wszystko kosztuje, bo na papierze brzmi to super. No, wraz z nowościami Google pokazało również nową wersję swojej subskrypcji, która nazywa się Google AI Ultra. No jak już się domyślacie, jest naprawdę ultra, bo ta subskrypcja ma kosztować bagatela 250 dolarów miesięcznie. Na ten moment, póki co jest dostępna Niestety, tylko w USA, a poza wspomnianymi wcześniej modelami jak WO3 czy Imagine 4, uzyskacie dostęp do najnowszej wersji pozostałych modeli AI, tudzież większych limitów i możliwości w innych produktach od Google. Ba, będziecie mieć nawet wczesny dostęp do takich innowacji jak Projekt Miner, który ma być takim agentem badawczym opartym na AI, czyli sumując, płacimy sporo. I w teorii też dostajemy sporo, o ile myślicie, że warto tyle zapłacić? Fuji, po gigantycznej popularności swojego X100 Mark 6 oraz 5, można powiedzieć, że nie śpi i wyciska z tej niszy co się tylko da praktycznie do granic możliwości. Ostatnio mieliśmy średni format w takiej bardzo przystępnej postaci jak X100 Mark 6, a teraz ukazał się dużo mniejszy model, który nazywa się Fujifilm X-Half. O nim z pewnością można powiedzieć, że to bardzo ciekawy eksperyment. Po pierwsze mamy tu sensor jednocalowy o rozdzielczości 18 megapikseli, który jest ustawiony, no uwaga, w pozycji pionowej. Tak, dobrze słyszeliście. Po drugie dostajemy dwa ekrany, które... Również są w orientacji pionowej, plus optyczny wizjer i bardzo ciekawy design. Ale prawdziwa perełka, albo raczej ciekawa dźwignia to sposób jak on działa. Ten aparat jest w sumie swojego rodzaju próbą połączenia doświadczenia analogowego z cyfrowym. Mamy tutaj tryb, który się nazywa film Kamera Mode. I gdy go włączycie, wybieramy, ile chcemy zrobić klatek. I gdy to potwierdzimy, zdjęcia, które wykonacie, będziecie w stanie obejrzeć dopiero po zakończeniu całego cyklu. A swoją drogą, ten sprzęt robi tylko JPG. Nie ma w ogóle rawów. Co jeszcze lepsze, po zrobieniu jednego zdjęcia musicie przeciągnąć w tym trybie specjalną dźwignię, o której wspominałem, jakbyście w zasadzie przestawiali właśnie film, taki prawdziwy, którego tu nie ma. I dopiero właśnie po tym ruchu tej dźwigni aparat pozwoli nam zrobić kolejne zdjęcie. Jak mam być tu szczery? Myślę, że pomysł jest ogólnie ciekawy, ale finalna implementacja do tego modelu, tego pomysłu, no moim zdaniem, no nie jest najlepsza. Sam ten aparatik tak przedpremierowo został wyceniony na 3400 zł. I tu moje pytanie do Was. Myślicie, że Fuji znowu przestrzeliło tą cenę? Dajcie znać w komentarzu. Firma Rikoch oficjalnie zapowiedziała, że pracuje nad nowym Ricoch Gear 4 i w zasadzie planuje premierę na jesień tego roku. I to wygląda na świetną wiadomość dla fanów kultowych kompaktów, co znajdziemy tu nowego w tym modelu. No cóż, myślę, że sporo. Mówi się o nowej optyce, nowym procesorze obrazu i matrycy, która podobno ma być taka sama jak w Sony A6700, co już samo w sobie brzmi bardzo obiecująco. Do tego dochodzi nowa aplikacja mobilna z zaawansowaną funkcją komunikacji, gdzie mam nadzieję, że łączność będzie bezproblemowa i stabilna. I ogólnie to wszystko brzmi naprawdę super. Gdzie powstaje pytanie Ile to będzie kosztować? No właśnie, niestety firma nie podała na ten moment ceny. Czyżby badali zainteresowanie samym produktem, zanim ogłoszą, ile za niego zapłacimy, to by miało sens, prawda? Teraz czas na solidną dawkę sony. Mam nadzieję. Już 28 maja ma zostać zaprezentowany nowy, prawdopodobnie gorący sprzęt Sony FX2. I internauci w jednym z filmów właśnie z Fuji X-Half znaleźli bardzo intrygujący kadr. Spekuluje się, że to może być właśnie FX2 i ten odcinek petapixel jest szansa, że został właśnie nim nagrany. Ale to nie wszystko, bo w międzyczasie Sony zaprezentowało też nowy statyw do vlogowania. Ma on teraz możliwość wyjęcia samego pilota i zda Sterowania sprzętem. No, ten statywik vlogowy, no moim zdaniem, teraz nabiera zdecydowanie większego sensu. Gdzie sam osobiście skorzystałbym z takiego pilota, nawet w tych warunkach studyjnych, nagrywanie włącz, wyłącz. Ale poczekajcie jeszcze chwilę, bo dostaliśmy jeszcze jedną dość intrygującą premierę od Sony o ciekawej nazwie Reon Pocket Pro. Ja wcześniej, no, nie byłem świadomy, że taki produkt istnieje w ofercie, a w skrócie to urządzenie do noszenia, a jego zadaniem jest, no, regulowanie naszej temperatury. O ile same okulary rozumiem, to czy coś takiego w ogóle ma sens, czy to idzie w dobrą stronę, co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Również dość niespodziewanie firma Rod pokazała nowe słuchawki o nazwie NTH-50. I z tego co zauważyłem, w głównej mierze są skierowane do DJ-ów. Choć ten typ konstrukcji, taki nauszny, no nie jest moim osobistym faworytem. Niemniej jednak oferują no, całkiem fajne pasywne tłumienie na poziomie 21 dB. a sam produkt możecie już w sumie zamawiać, jego cena to na ten moment 515 zł, więc myślę, że całkiem przystępnie. I to, co mi się podoba w tych słuchawkach od road, w tych NTH 50 oraz setkach, które mam, to możliwość wypięcia kabla z obu stron. W zasadzie takie rozwiązanie pozwala nam łatwo przełączać się między urządzeniami, stacjami roboczymi, a dodatkowo z tego, co zdążyłem zauważyć na tej premierze, na tych materiałach, to mamy tutaj delikatnie inne rozwiązanie, jeśli chodzi o kabel jack. Z małą spiralą, zaraz na początku, co w teorii ma redukować wszystkie niechciane dźwięki powstające przez ocieranie się samego kabla, na przykład o ubranie czy inne elementy. Jeśli chodzi o road, to jeszcze nie wszystko, zostańcie przez chwilę. Tu myślę, że warto wspomnieć również o odświeżonej wersji aplikacji Rode Central. Wizualnie jest teraz no, dużo przyjemniejsza, design się zmienił, co równa się wygodniejsza obsługa. Ale to nie koniec, bo ta aktualizacja przynosi jeszcze jedną nowość do mikrofonów Road Wireless Micro. Teraz to urządzenie będziemy mogli sparować z telefonem bez dodatkowego odbiornika. Tak dobrze słyszycie bezpośrednio po Bluetooth. Osobiście, no, bardzo lubię takie aktualizacje, bo rozszerzają możliwości samych mikrofonów i sprawiają, że macie większą elastyczność no, w waszej pracy czy w nagrywaniu dźwięku. Ostatnia, ale nie mniej ważna premiera, która odbędzie się już niebawem, to obiektyw 7 Artisan AF 24 mm F18. Mówi się, że ma być no, niesamowicie przystępny cenowo, co lubię, a do tego z autofokusem i całkiem fajną wydajnością optyczną. Co lepsze, on będzie dostępny pod trzy mocowania: Sony, L-mount. Oraz Nikon. Co generalnie uważam, że to jest bardzo ciekawa, budżetowa pozycja, na przykład do studia, gdzie przysłona F1.8 pozwoli wam na przykład bardziej odseparować się od tła. Na przykład w takich warunkach studyjnych, myślę, że 24 mm 1.8 sprawdziłoby się idealnie. Myślę, że warto go mieć na oku. Jak sami widzicie, w świecie technologii dzieje się naprawdę sporo. A nawet powiem Wam szczerze, że to tylko wierzchołek góry lodowej. Tematów mi zostało jeszcze kilka. No nie będę ukrywał, że osobiście wyczekuję z niecierpliwością na tą premierę, czyli Sony FX2, która prawdopodobnie odbędzie się 28 maja. I dodatkowo już możecie się domyślać, że tego dnia jest duża szansa, że się zobaczymy i omówimy ten aparat, a może kamerę, w zasadzie już. A w tym materiale to wszystko. Dzięki i do następnego.